witam serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Monika Aleksandrowicz, zwana przez koleżanki Mała. Może takie pierwsze pytanie, czy w ogóle pamiętasz, od kiedy jesteś mała? Raczej to się wszystko zaczęło od tego, jak byłam właśnie w Gdyni. Trener Gościński przyszedł właśnie z dziewczynami ze Szczecina i właśnie oni tak... Bo było właśnie bardzo chyba dużo Monik, była Głowińska, Stachowska, byłam ja, no i że tak padło, że taki skromny metr 90, no to że ja będę mała. A jak zaczęła się twoja przygoda z piłką ręczną? Moja przygoda zaczęła się od tego, że właśnie ktoś tam, bo oczywiście od małego byłam mała, więc ktoś tam mnie zauważył, zaprosił na trening. Później dostałyśmy takie pisma do klubu sportowego, no i właśnie trener Stanisław Niedba, którego oczywiście pozdrawiam, i właśnie on mnie wciągnął, no i później tak się już potoczyło. A co robisz w wolnych chwilach, gdy nie musisz pędzić na trening albo mecz? No właśnie, no to wtedy odkryłam sobie taką pasję, ogólnie mam jakieś takie manualne zdolności, że jakieś tam warkocze, paznokcie. Właśnie zakupiłam sobie sprzęt cały hybrydowy i tam sobie tak dłubię, zapraszam po kolei dziewczyny i tam coś tam na nich sobie próbuję. W swojej kolekcji masz już brązowy medal Superligi. A co trzeba zmienić, by podobny sukces osiągnąć w Elblągu w starcie? Co trzeba zmienić? Myślę, że na pewno jak Bozia nam da dograć sezon w całym składzie, czyli nasze 14 dziewczyn, które mamy, to naprawdę będzie dobrze, bo wtedy mamy dwie wyrównane siódemki i każda wchodząca, że tak powiem, wnosi to samo, co miała poprzedniczka. I właśnie, no to właśnie o to chodzi, żeby nie było tych kontuzji. Ja myślę, że jesteśmy tak kompletnym zespołem. Fakt, że może brakuje nam jeszcze drugiej lewej ręki na prawej połówce, ale myślę, że jakoś dajemy sobie radę. Czy ja, czy Ola, Jędza, myślę, że spoko. Niedawno wyleczyłaś urok i wróciłaś do składu startu. Czy czujesz, że twoja forma zbliża się do optymalnej? Znaczy nie, jeszcze daleko. Brakuje mi właśnie, tak jak już ktoś tam z trenerem rozmawiał, siły i w nogach, i w rękach, no ale to jest naturalne, miałam 2 miesiące przerwy, staram się teraz to jakoś właśnie wypracować, no i no trzeba, że tak powiem, grać, bo no nie mam czasu na to, żeby się tak przygotować do pełni, bo nie mamy pełnego składu, więc trochę jestem rzucana na głęboką wodę, ale radzę sobie, myślę, z tym jakoś tak. Przejdźmy teraz do wczorajszego meczu z Lublinem. Po raz kolejny druga połowa w waszym wykonaniu nie była nadzwyczajna. Czym to było spowodowane? No na początku właśnie zaczęłyśmy fatalnie, bo pierwsze chyba tam 3 nasze błędy, z tego ich 3 kontry. No i później niestety no trochę nam odcięło i prądu, i siły, i nóg. W sumie myślenia też również, no i z tego poszły kontry, no i nie potrafiłyśmy już później zatrzymać lubelskiej drużyny. Po meczach, szczególnie przegranych, pojawiają się na elbląskich portalach niepochlebne, a wręcz czasami chamskie komentarze na wasz temat. Czy takie rzeczy negatywnie wpływają na ciebie? Znaczy, staram się tego wszystkiego nie czytać. Gdzieś tam ktoś tam mi coś powie, że oczywiście jestem popularna na tych portalach, bo jak zawsze wiadomo, no jestem charakterystyczna, rzucam się w oczy, może to komuś przeszkadza, może nie, no nie wiem. Staram się tego nie czytać. No ale to nie jest miłe, jeśli ktoś, że tak powiem, nie zostawia na tobie suchej nitki. No ale fajnie by było, jakby ten ktoś zszedł na przykład po meczu na dół, zawołał mnie, mała, chodź, coś ci powiem, tak by było lepiej niż po prostu anonimowo jechać na kogoś w internecie. To nie jest fajne, ale... Do końca rundy zasadniczej pozostały 4 spotkania. Czy start zdobędzie komplet punktów, czy jest w stanie zdobyć ten komplet punktów? Na pewno jest w stanie, tu nie będę nic obiecywać, żadnych złotych gór, na pewno damy z siebie wszystko, wiemy, że te punkty są nam potrzebne. Myślę, że nawet jak się rozstawimy z miejsca 6 bądź 5, jesteśmy w stanie wejść do tej 4, więc to nie jesteśmy jeszcze na najgorszej straconej pozycji, że już wszystko jest zamknięte. Póki piłka jest w grze, naprawdę trzeba w to wierzyć i będzie w porządku. A jaki plan minimum na play-offy? Potencjał na pewno macie, olbrzymi, ale czy on się uaktywni, bo ciągle jest uśpiony. No tak, tak, jeszcze nie pokazywałyśmy. Chociaż są właśnie momenty w meczu, że gramy naprawdę idealnie, aż ręce same chcą zbić brawa, no ale w pewnym momencie coś się zacina. I najgorsze jest to, że zacina się u wszystkich. I jak gramy fajnie, tak gramy fajnie, ale jak już się zaczyna coś zacinać, no to już ciężko z tego po prostu wyjść. Ale myślę, że z każdym meczem wróci zaraz Aga, wróci zaraz Szymon. Lisu, jak było widać po ostatnim meczu, jest nam po prostu niezbędna do mocnych bomb z 9.
No i po prostu jak to wszystko wróci na swoje tory, tak jak to było we wrześniu czy w październiku, to naprawdę jesteśmy porządną drużyną. A jak wygląda Twoja dalsza perspektywa na grę w barwach startu? Czy możemy się Ciebie spodziewać w kolejnych sezonach? Tego jeszcze nie wiem. Właśnie w czerwcu wychodzę za mąż i tu właśnie mój przyszły mąż powiedział, że do niego należy decyzja. Nie, żartuję, śmieję się oczywiście. Co tam i gdzieś tam Bóg zapisał, to tak ma być. Jeśli mam tu zostać, to zostanę. Jeśli nie, to po prostu będę szukała po prostu jakiejś propozycji z innego klubu, a jak nie, to mam skończone studia, więc pójdę do pracy, nie ma tragedii. Miejmy nadzieję, że zostaniesz z nami. Kibice na pewno trzymają kciuki, że wszystko pójdzie, pomyśli, że będziesz. Ale następne pytanie. Co chciałaby robić Monika Aleksandrowicz po zakończeniu swojej sportowej kariery? No właśnie tak jak już mówiłam, właśnie zrobiłam sobie fajne studia, uwielbiam właśnie pracę z dziećmi i chciałabym pracować w przedszkolu. No i właśnie od małego wszczepiać właśnie w tych malutkich człowieczkach miłość do sportu. Tak jak kiedyś ktoś tam mi to pokazał, wszczepił. Tak żeby po prostu od najmłodszych lat zaczęto właśnie interesować się czy piłką ręczną, pojęcie jakąś dyscypliną, żeby po prostu za tym iść. No i właśnie chciałabym spędzić, chociaż nie wyobrażam siebie 50-letniej kobiety, 1,90 m i do tego, nie wiem, na przykład robiące żartki z dziećmi, ale no to myślę, że spokojnie. Ale na dzień dzisiejszy chciałabym pracować w przedszkolu. Dziękujemy za poświęcony czas i teraz czekamy na kolejną nominację. Niestety każdą dziewczynę to spotka, nawet siłą ją tu sprowadzimy, więc tylko która będzie teraz w kolejności? No to następną osobą, która tutaj będzie, od razu mówię, że jest fajna atmosfera, jest soczek, są ciasteczka, więc jest śmiesznie. No to następna Edzia, strasznie Cię lubię, ale zapraszam Cię po mnie tutaj na tym miejscu. Także Edyta Szymańska w następnym wywiadzie. Zapraszamy.